ciekawe, co to jest za urządzenie. Mini PlayStation. Mini PlayStation, jest pad od PlayStation. Jeszcze gałki działają. Jeszcze, bo to się niedługo zakończy. Weźmiemy sobie Easy. Ciekawe, na czym ta gra w ogóle polega. Okej. Ojej. Ale to wchodzi. Ohydnie to wchodzi. Wchodzi wręcz ohydnie. Dobra, więc już wszystko wiem, co to jest za urządzenie. To jest konsolka taka mała, która w środku ma wszystko, wszystkie jakby te podzespoły, które znajdują się w Wicie, to znaczy jej wydajność jest taka jak Wity. I to urządzenie pozwala nam streamować na przykład na drugi telewizor, albo na smartfona, albo na tablet z PS4 normalnego. Urządzenie będzie kosztować 99 euro, przynajmniej tutaj na niemieckim rynku, i zostanie wydane w listopadzie. Będziemy mogli grać na padzie od PS4 lub na padzie od PS3, więc to jest różnica. I tutaj jakby jest prezentowana właśnie ta jedna funkcja związana z streamowaniem, ale tak naprawdę jest to osobna konsola, na której już w przyszłym roku dzięki jakiejś konkretnej aplikacji będziemy mogli grać w gry z PS3, więc naprawdę ciekawa sprawa, nie do końca wiem, jaki tutaj cel ma Sony wypuszczenie takiego urządzenia, ale myślę, że to może się ładnie sprzedać, chociaż jak widzicie, no w porównaniu do tego ekranu, bo jakby konsola jest tam podłączona. Ja gram na tamtej konsoli, jak widzicie, jak ruszam sobie tym gostkiem, a przez to urządzenie jest streamowane to do tego ekranu. Da się, powiedzmy, w miarę wygodnie grać, ale myślę, że na smartfonie na przykład to będzie o wiele bardziej użyteczne.